Depresja jest to przewlekłe obniżenie nastroju połączone z poczuciem braku sensu, z sensu życia, sensu własnych działań, braku perspektyw, a także ze zjawiskiem, które się nazywa anhedonia, czyli niezdolność do odczuwania przyjemności. Obniżonego nastroju nie należy mylić z pojęciem depresji, bo każdy z nas ma prawo czasem mieć obniżony nastrój, ale też trzeba podkreślić, że w starości depresja jest często nierozpoznawana. Bardzo często się uważa, że starość a priori ma być smutna, ma boleć, w związku z czym taki właśnie przewlekle obniżony nastrój, często też z somatyzacją, czyli ucieczką w choroby takie somatyczne, ból głowy, ból serca i tak dalej, to jest również depresja, z którą, która dokucza, dotyka ludzi starszych, a nie jest rzeczywiście rozpoznawana i leczona. Depresja przyjmuje się, że występuje około 10-15% ludzi starszych. Badania PolSenior, takie duże badania przeprowadzone w populacji polskiej, największe jakie były prowadzone w ostatnich latach, obejmowały one około 5000 ludzi powyżej 65 roku życia i były reprezentatywne dla populacji polskiej. Były tak skonstruowane, żeby przedstawiały realną sytuację w naszym kraju. Wykazały, że depresja w 80 roku życia w grupach, przynajmniej wśród niektórych, na przykład w grupie samotnych kobiet, występuje nawet do 40%, ale w całej populacji 10-15% często, przynajmniej w 40% jest ona depresją nierozpoznaną. Starość z definicji jest okresem strat. Traci się atrakcyjny często wygląd, traci się pracę zawodową, przechodzi się z pozycji dawcy na pozycję biorcy. O wiele łatwiej jest w życiu dawać niż brać. Często też dołączająca się niesprawność, dołączające się współistniejące schorzenia, utrata najbliższych to jest kolejny czynnik, który powoduje, że ludzie starsi mają depresję. Często mówią, ale przecież ja wszystkich mam już po tamtej stronie, zwłaszcza ci najstarsi. Także brak perspektyw. Często jest to także zespół pustego gniazda. Młodzi ludzie zakładają własne rodziny, żyją już własnym życiem, nie mają czasu na odwiedziny u seniorów. To jest kolejny czynnik, który powoduje, że depresja występuje częściej. Także to, że mniej jest kontaktów towarzyskich, ludzie starsi z racji swojej niesprawności nie wychodzą, przynajmniej część seniorów nie wychodzi do swoich przyjaciół, te przyjaźnie często już gdzieś tam się kończą z różnych powodów, w związku z czym samotność to jest kolejny czynnik depresjorodny w starości. Depresja u seniorów jest przede wszystkim nierozpoznawana. Często ona przyjmuje inny obraz. Ludzie młodzi z depresją są bardziej widoczni, oni demonstrują swoje smutki, oni częściej płaczą. Ludzie starsi rzadko płaczą, natomiast częściej w starości uciekają w choroby. Oni właśnie somatyzują, czyli właśnie zgłaszają się od jednego lekarza do drugiego z bólem głowy, z bólem serca, z bólem stawów i tak dalej. Biorą masę leków, często te leki kolidują ze sobą, wywołują działania uboczne, w związku z czym na te działania uboczne kolejny lekarz daje kolejne leki i taki pojawia się obraz błędnego koła, że coraz więcej leków, coraz więcej dolegliwości. Zaburzenia snu to znowu kolejny objaw, który jest objawem depresji, źle rozpoznanym, źle leczonym. Pacjenci sięgają po leki nasenne, tymczasem leki, problem bezsenności to jest znowu wierzchołek góry lodowej i za tym najczęściej kryje się depresja. Jest niebezpieczna przez swoją wielolekowość, przez złe rozpoznanie, przez sięganie po leki przez leki nasenne, które mają bardzo wiele działań ubocznych, łącznie z tym, że pacjenci dochodzi do zawrotów głowy, upadków itd. I ludzie starsi z depresją, z taką szczególną
postacią depresji, która nazywa się depresja agitata, depresja z pobudzeniem, ludzie targają się na swoje życie. O ile pacjent z otępieniem w zasadzie nie popełni samobójstwa, bo to jest skomplikowany proces wykonania tych czynności, czasem tak mówi, ale tego nie wykona, nie zaplanuje, nie wykona tych wszystkich czynności, o tyle ludzie starsi rzeczywiście mniej mówią o samobójstwach, natomiast no, mogą targać się na swoje życie i często to robią. Jeszcze ciekawe zjawisko, że ludzie z depresją piją alkohol. I to nie jest takie picie pod budką z piwem, ale picie w czterech ścianach, w samotności, na przykład kobiety po stracie najbliższych, syna, córki zamykają się i piją piwo, starsze kobiety 80-90-letnie i często jest tak, że ta mała ilość alkoholu no, koliduje z lekami, które zażywają i wywołuje cały szereg działań niepożądanych. Choroby cywilizacyjne nie można powiedzieć, że mają taki bezpośredni wpływ, aczkolwiek na pewno takiego wpływu możemy się doszukiwać, bo pacjent, który ma nadciśnienie, skutkiem tego nadciśnienia jest udar. Po udarze z kolei może występować depresja i występuje u około 30% osób. Pacjent, który ma miażdżycę naczyń wieńcowych i ma zawał serca, znowu po zawale serca może współistnieć, może pojawiać się depresja. Pacjent, który ma niewydolność serca, jest mniej aktywny, ma mniejsze perspektywy, takie no, mniej radośnie postrzega sam siebie, wobec czego również ta komponenta depresyjna się pojawia. Czyli o ile nie można powiedzieć, że jest to taki jednoznaczny związek, o tyle wiemy, że one, że choroby cywilizacyjne na pewno do tej depresji mogą w sposób okrężny, ale jednak prowadzić. Stres ma bez wątpienia ogromny wpływ na powstanie depresji. Ludzie, którzy żyją w takim poczuciu zagrożenia, w poczuciu stresu, na pewno mają częściej depresję, ale zależy też to w znacznym stopniu od osobowości. Tacy osobnicy ze słabszą strukturą osobowościową, którzy mają gorsze możliwości radzenia sobie ze stresem, na tą depresję zapadają częściej. Wystarczy tutaj podać przykład choćby byłych więźniów obozów koncentracyjnych. To są pacjenci, którzy no, w tej chwili mają 80-90 lat, oni przeżyli Holokaust, przeżyli Oświęcim i oni często mogą mieć komponentę depresyjną, ale mają też taką reakcję z odbicia, przeżyli najgorsze, w związku z czym stres ich no, wzmocnił, często mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Także jakiś rodzaj stresu, ja nie mówię, że trzeba przeżyć tak ekstremalne warunki, żeby się wzmocnić, ale po prostu takie ekstremalne sytuacje pokazują też, że stres czasem wyzwala takie siły wewnętrzne, które pozwalają ludziom walczyć z tymi przeciwnościami. Można raczej odwrócić to pytanie i powiedzieć, że w depresji ludzie częściej sięgają po alkohol, używki, papierosy, dlatego zresztą mówi się, że alkohol to jest główny lek przeciwdepresyjny. Właśnie ludzie często zamiast sięgnąć porady, zasięgnąć porady lekarskiej, no, szukać pomocy, no, niekoniecznie farmakoterapii, może psychoterapii, może w jakichś grupach wsparcia, to wolą sięgnąć po bardzo prosty, dostępny wszędzie na półkach w sklepie właśnie sposób, no, w cudzysłowie lek antydepresyjny, jakim jest alkohol. Podobnie jest zresztą z papierosami. Jestem zdenerwowany, więc sobie zapalę. Natomiast no, tutaj w odwrotną stronę raczej można powiedzieć, że uszkadzając własny organizm, znowu na zasadzie takiego troszkę odwróconego, błędnego koła, nie wiem, prowadząc do tego, że występuje otyłość, nadciśnienie i tak dalej, gorszy, no, mniejsza akceptacja siebie samego, wtedy depresja pojawia się częściej, ale na pewno powiedziałabym, używki są bardziej skutkiem depresji, a nie przyczyną depresji.
Przede wszystkim depresję trzeba rozpoznać, trzeba wiedzieć, że ona rzeczywiście jest i to nie tylko ta depresja, którą leczą psychiatrzy, bo ta ciężka depresja z zaburzeniami psychotycznymi, z objawami jakichś urojeń, omamów, psychozy występuje rzadko, 1% przypadków, natomiast znacznie częściej, jak mówiłam, do 40% populacji ma objawy depresyjne. One mogą być niepełnoobjawowe, ale przede wszystkim trzeba o nich myśleć, że one są. Nie możemy myśleć, że depresja ma być właśnie smutna, że, przepraszam, starość ma być smutna, ale że jeżeli ten smutek, taki nihilizm, brak perspektyw pojawia się, to znaczy, że komponenta taka depresyjna współistnieje z chorobami. Rzadko jest tak, że depresja jest izolowanym procesem chorobowym. Właściwie jest depresja nałożona na inne choroby i wtedy rzeczywiście włączenie leczenia przeciwdepresyjnego pozwala nam opanować też te schorzenia somatyczne. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli włączymy pacjentowi lek przeciwdepresyjny, łatwiej uregulować mu ciśnienie, łatwiej opanować jego niewydolność serca, łatwiej opanować jego duszność w na przykład POHP, łatwiej opanować dolegliwości gastryczne. Nie znaczy to, że każdy powinien sięgać po ten lek przeciwdepresyjny, ale tam, gdzie ta depresja istnieje, na pewno ma sens. Jeszcze na pewno ma głęboki sens w leczeniu schorzeń reumatycznych. Leki przeciwbólowe można często zastąpić właśnie lekiem przeciwdepresyjnym. Nie można powiedzieć o jednoznacznym i bezpośrednim związku depresji z dietą, aczkolwiek zauważono na przykład takie zjawisko, że u pacjentów z depresją częściej występuje niedobór białka, niedobór witaminy B12, B6, niedobór tryptofanu w diecie. Nie można też powiedzieć, że wyrównanie tych zaburzeń, tych niedoborów, to jest bezpośredni sposób na leczenie depresji. Takie zjawiska się po prostu obserwuje w badaniach naukowych. Można pośrednio domniemywać, że tutaj uzupełnienie tych niedoborów będzie w jakiś sposób skutkowało lepszym prowadzeniem pacjenta z depresją, ale na pewno musi się też opierać samo leczenie na ustalonych zasadach, a więc na farmakoterapii na początku, na psychoterapii, na terapii grupowej. No to musi pomagać w im środowisko, bo jeżeli to jest pacjent a priori samotny, mimo że ma swoich bliskich, jeżeli ma 5 dzieci, których wychował z pełnym oddaniem, jeżeli te dzieci urodziły swoje dzieci, jest 20 wnuków mieszkających w tym samym mieście, ale nie odwiedzają starszego człowieka albo odwiedzają ich tylko wtedy, kiedy pojawia się emerytura i przychodzą po końcówkę, to tutaj sam senior niewiele ma już do powiedzenia, tylko to tak naprawdę zależy od najbliższych. Natomiast co może zrobić senior, który no jednak te czynniki nie są takie jednoznaczne. Po prostu jest człowiek starszy, który widzi w czarnych barwach swoje życie. Na pewno otwarcie na ludzi, na pewno wyjście do ludzi, na pewno choćby jakieś kluby seniora, spotkania w różnych zorganizowanych, niezorganizowanych grupach pozwala walczyć z depresją. Na pewno depresja występuje przede wszystkim u osób samotnych.